Chodzę mu na plecy już. Chodź mu na plecy. Okay. Odchodzi, noż obec. Halo, halo, witajcie z tej strony Lech. A przed wami kolejny odcinek z duo Lech and Rojo. I dzisiaj, witam Rojo. Cześć, z tej strony Lech i człowiek pech. Dokładnie. I dzisiaj zmiana prowadzącego co rundę challenge. Dzisiaj takie coś, czyli jako, że jesteś gościem na moim odcinku, to ty zaczynasz pistolety, jak zagramy. Dobra. A ja drugą rundę i tak w teru. Jeszcze CT to będzie takie spokojne, ale w teru już będą taktyczki. Dobrze. Więc znając moje umiejętności prowadzenia i twoje, najlepiej żebyśmy wygrali w CT 8-0. Dobra, załatwione. Dobra. Kevika kupić? Kup Kevika. I idziemy po tej drabince na tą taką wieżyczkę. Dobra, to pójdę tędy. Możemy tędy, ty możesz tędy. Co to za taktyka? Nie ma problemu. To jest taka taktyka na odprowadzenie uwagi, to raz nam pykło. Ale schować się czy strzelać do nich? Nie no, na razie się schowamy, zobaczymy co będą robić. Jak będą plancić, no to jedziemy. Dobra. Nie? No chyba, że wejdą na wagony, no to możemy mieć problem, nie? Pod BS-em są. No więc właśnie. Plancam. Plantuję. Pięknie. Widzę. Pięknie! Kurde, co to za taktyka? Roy, ja pierdzielę, to jakiś... Kiedy będziesz? Musisz prowadzić te zespoły, co są na Majorze teraz. Nie, to jest klasyka. Mi idzie na materiale Lecha. No i pięknie, widzisz? Skołowani, nie widzieli co się dzieje, nie? Ładny, ładny. No, teraz pora na ciebie, przyjaciel. Jest 1-0 dla mnie, nie? Dobra, kup MK. Dobra. MK, Kevlar. Kevlar już miałem, nic nie oberwałem. Ale kask kup, żebyś mieć kask. Ale już kupiłem. Kiedy? Jeszcze a, nie kupiłeś. Dobra, dobra. Okej, dobra, racja. I idziemy. Na daleko trzymamy się. Zagraj za BS-em. Dobra. Idź za BS tam. Dobra, idę. Na spokojnie. Na łoku idę. Dobra. Drabinka, cisza. Nikogo nie widzę na razie. Kurczę, to mogą długo. Między szóstkami leży. Dobra, ja obejdę z lewej. Gdzie kitrać? Nie, kitraj się, na daleko. Dobra, kitram się na daleko. Na szósty. O, dobra. Ło! Dobra, 1-1. Słuchaj, teraz pójdziemy od... Jak się nazywa ten maksymalnie po prawej stronie, wzdłuż tam do nich na respa? To się za long, szóstkę. Czy... No na longa możemy pójść tak, od nogę tam, tak? Dobra, zróbmy to. Mhm. Tylko, że tu byś musiał mi doradzić, od kiedy na łoku. Znaczy to... Już możemy tutaj, żeby nie hałasować. Dobra. Dobra, jestem. Lewo, prawo? Wejść na górę? Uważaj, Nate! O cholera! Na szóste. Dwóch tam jest. Dobra. Patrz, jak wy przebiegali. 87 oberwał. Jest na hita. Kurczę, tylko że on na drabinki mógł wyrotować. Pięknie. No i został ci ten łatwiejszy. On dał smoka, będzie plancił. Ale mówię ci, on ma 13 HP. No to wiesz, gdzie jest skryty, nie? Dokładnie. Pięknie. Bierka łacha i defuzuj. No i widzisz? Ładnie. 2-1 Lechu. Podwojenie pozycji, nie spodziewali się tego. Ale widzisz, zatrzymałem się, gdy strzelałem i przez to udało mi się go tak fajnie obić, nie? Mm. Bo już nie latałem jak głupi. Dobra, teraz... chodź, znajdujemy. Pójdziemy w dwójkę tutaj od eski tutaj, w lewo, przez konektor. Dobra, okej. Okay. I znajdujemy ten. Ja daję palaka, ty możesz Nade'a rzucić tam do nich, do Elki. Kurde, ale to granat na środek. Albo to jakiś granat rzuć po prostu. Czy nic nie masz? A nic nie masz. Mam AWP. I trzymam to, tylko że ty żeś jest, to jest palce, wceluj się tam. Celowany jestem. Dobra, ja ci patrzę drabinkę. Dobra, patrz drabinkę. Drabinka. Dostałem, ja wycofać muszę. Mignął mi typu. Ja idę do ciebie. Uważaj na drabinkę już. Tak? Dobra, jestem wsterowany w drabinkę znowu. Znowu mignął, cofnął się, poszedł Nate. Uważaj. Niestety. Smokuję drabinę.
Jakby jest za beczem. Leży. Nice. Ja za szóstkę wchodzę. Ale co, ten drugi jest za drabinką? Właśnie nie wiem, gdzie jest drugi, wiesz? Tak, jest, tutaj gdzie zabiłem tego swojego. Dobra. Widzę go. Widzę jego stopę. Wchodzę mu na plecy już. Chodź mu na plecy, bo on mi nie, na ryj nie wyskoczy, jak mam AWP. On chciał po prostu tą bombę zebrać, nie? Bo trzymam pakę. Podchodzi, nożowy... Kurwa! Co ty tam robisz? Przecież ja byłem wcelowany w typa, który się migał po tą bombę. No i patrzę noga i strzeliłem. Ja już wiem, co będzie na początku odcinka. Dobra. Leku, nie, ty mi nie wchodź pod celownik, jak ja wcelowany w typa, który się chowa. Dobra, gramy ten... Full. Digla ci rzucam. Wrzuć, no. Jezu, przepraszam. Co teraz prowadzi? Serio, nie chciałem... Co teraz prowadzi? Rundę? Ty chyba teraz. Ja Zrobimy. Nie wiem, co to było. Tutaj ten ty razem, dwójkę? Tak. To ja wejdę na wagon sobie. Wejdź. Najgorsze jest to, że mają AWP, nie? Zostałem nade'em. Strasznie. Jeden na blisko mnie. Dobra. Wejdę. Leży. Pięknie. Wycofałem. Idę na drabinkę. Jest na daleko. Pomagam ci. Pewnie ma, ale uważaj, bo on ma AWP na bank. Aha, dobra. O, właśnie. Wychylimy razem, dobra? Poczekaj. Nie wychylaj. Dobra, powiedz kiedy. Teraz. Dobra, schowaj. Dobra, ja przechodzę za piątkę. Jest za szóstką. Nade'em rzucił. Tak. Ale nie wiem skąd w ogóle. O kurde. Kurde, jaka... Kurde, a jego cień był na ziemi, za wagonem. Kurde. Ja bym pomyślał, że... ja bym pomyślał tak samo jak ty. Eko? No ale Kevlar chociaż, nie? No do 2000 musimy zjechać. Dobra, to ja dokupię tak. Co robimy? Dobra, dawaj, chodź razem tutaj, konektora, spróbujemy. Okej. Okay. Kurde, jest LKW. Oberwałeś, widzę, bo widzę twoją krew. No to nie, no i nej. Dobra, leży jeden. Pięknie. Twój smoke? Nie. Dobra, to ja się tu skitrę, jestem na łoku. Tak. Spokojnie. Uważaj tylko, żeby cię nie oprzedł od tyłu. Ja siedzę w smoku, nie? Mhm. Kurde, jest... Musisz wyjść teraz mi pomóc. Gdzieś z elektrykiem. Pomagam. Oberwał, nie wiem ile. Ale szarpnięty. Wychodzę, jest! Kurde. Kurde, 17 tylko oberwał ode mnie. Pięknie. Słuchaj, bo nie wiem, czy ja taktyka była, ja teraz proponuję wyjść po prostu na tą ulicę maksymalnie po prawej stronie i wejść im na dupę. No dobra. To może być interesujące, nie? No, to jest takie nietypowe zagranie. I gramy na fullu. No, nietypowe, rzuciłem ci broń, ale... nie? Dobra. Go. Tu musimy tak, o, właśnie się schować, żeby oni nas za daleko nie widzieli. Jest łok. To idziemy, rozdzielam jakoś drabinka ten, czy w dwójkę tutaj na plecy hotelki? W dwójkę na plecy. Ja pójdę wzdłuż ściany, a ty możesz środkiem iść na respa do nich. Na plan side. Dobra, mamy 50 sekund, Lechu. Także wyskakujemy na harda. Czekaj. Okej? Okay? Oje. Tak myślałem. Dobra, pięknie. I drugi gdzieś przy konektorze. Dobra, ja na łoku dalej go obchodzę.
Uważaj na wagony. Pięknie. Defa nie kupiłem, kurde, w tej rundzie. O kurde, zdążysz? Tak. Trochę ryzykowna taktyka, ale widzisz, że zgłupiał no, ten, nie który zabijeś na początku. No właśnie o to chodziło, element zaskoczenia, nie? Ojej. No ale tego defka trzeba kupić. A teraz kup Nade'a. Teraz ty. Nade'a jakiego? I wybuchowy Nade. Okay. I Mołotow możesz kupić. Wszystkie granaty kupuj, jak masz kasę. I leć szybko konektor i rzucaj Nade'a do nich tam na mida. Dawaj. Dobra, jasne, załatwione. I dojeżdżamy ich, niszczymy ich w tej rundzie. Dobra, okej. Na pełnej. Wszystko wyrzucamy i ciśniemy ich. Nade'a, tam rzuć od ściany. Poszło. I lecimy. Jeszcze zapalający mam. I zagraj z elektrykiem. Na drabinkę podpaliłem, uważaj. Dobra. A ty byłeś na drabince. Podejdź agresywnie tutaj do mnie. Agresywnie do ciebie? Tak. Dobra, bo ogień zszedł. Dobra, podchodzę agresywnie. Mamy pakę. Dobra. Chodź teraz za mną, na walku. Idę na walku. Idę. Ojejka, za piątką, ale dałem teraz miss. Pięknie. Ale teraz zwarzywiłem. Dobre o info. Kurde, najgorsza runda. No nie, ale wygraliśmy. No. Ale dominacja jest. Dobra, nie, i teraz no, tak. Zajebiście się to nagrywa. Kto prowadzi, ja czy ty? W tej rundzie? W tej rundzie, no to ta runda znaczy, była możemy twoja, zrobić... no, dobra. Nie? To ta, dobra, teraz to ta dawaj. Będzie moja. No. Dobra, to teraz tak. Ja kupuję tobie Digla, masz? No. Tak. I co? I w tym momencie idziesz wzdłuż wagonów. Tutaj. Tak. A ja wyskakuję na środek, biorę na siebie agro, a ty... No, tutaj mam pójść, czy... Tak, ja kurde, wyskakuję... Dostałem już. Dostałeś? Za szóstką uważaj, weź sobie Digla. Oj. Dawaj teraz, za piątką i za szóstką. Oj. Dobra, eczko. Albo zagrajmy fulla. I zrobimy to w ten sposób, że kup granaty wszystkie jakie możesz. Dobra. I... Wyrzuć wszystko, co możesz z tej Elki tam. I daj mi pakę szybko. Dobra. Bombę wyrzuć. Już, masz. Dobra, i leć. I wyrzucaj wszystko, co się da. Podjedź, możesz na blisko wyjść tam i wychylić. Dobra, zatwierdź. Dobra. Są tam. Dobra, jadę też już. Dobra, wyrzuciłem wszystko, co miałem. I za piątką. Dobra, podchodzę. Wejdę w tego smoka, co sobie rzucisz. Podjeżdżam, ja. Zawrócić musisz. Tak? Gdzieś tutaj jest od mojej strony, no. Nie wiem, czy on nie jest na wagonie w ogóle, nie? Ale dostał. Dostał. Nice, dostał. Ładny. Ładnie, bardzo ładnie. No powiem ci, taka szalona taktyka, nie wiem co ty chciałeś uzyskać, żeby ich skonfabulować? No wiesz, to miało być coś takiego, że ty robisz młyn, a ja ich zabijam. I tak wyszło w sumie, bo się skupili no na tobie. No w sumie tak wyszło, no. Dobra, co teraz? A, teraz moja taktyka. Dobra, to chodźmy w drugą stronę o tej ulicy tutaj. Tutaj, nie wchodź tutaj. Tu? I na łoku, nie? Ale na łoku wystarczy, że tutaj, nie? Chyba. No. Jaką masz broń? Kałaszka. Kałaszka masz, dobrze. I mam granaty. A, bo ty dałeś mi tego, dobra, okej. Okay. No i tutaj ja bym im wyskoczył na mordę, jak zaczną plancić. Rajo, przestań. To. No kto my będziemy plancić? Aha, dobra. Dobra. Nie śmiej się, tylko strzelać. Na daleko masz albo scout, albo awupa. Scouta ma. Podejdę wzdłuż wagonu na drabinkę. Kładę za besem. Idę na łoku, na drabinkę. Gościu jest przy mnie. Ja stawię go w plecy. Nice. Bajunia, co miał? Grali jako takie trochę. Teraz ty. Wyjazd na pełnej z Elki. Na pełnej. Niszczymy ich po prostu. Trzeba pokazać, że to jest totalna dominacja. Przez środek tutaj. Wiesz co, ja dobra, idealnie. Tylko, że ja postaram się na daleko od razu AWP-ą ściągnąć typa.
Ja zrobię one-tapa gościowi. One-tapa jedziesz? Ja robię one-tapa. Dobra, tu tap. On mi zrobił one-tapa! Nie za daleko! Właśnie tam. Kochany, bo ma WP. Ale mnie gościu zszokował. Jak oni mieli hajt na WP? To jest skarb. Aha, bo grali słabszą rundę wcześniej. Dobra, sprzętowo. Nie, na blisko go musisz zjechać. Nie będzie cię obchodził na prawo, tu. A nie, myślałem, że się cofnie. Lechu, kur! Spokojnie, spokojnie, chciałem go znowu zanurzować, no. No ja wiem, już nie chciałem nic mówić, bo raz tak chciałem. Spaliłeś go! Kurde. Już chciałem kombinować, chciałem tak kombinować, coś tam wykombinować ciekawego, ale już się nie dało. I później już ja zawsze tak myślę o czymś, żeby jakoś inaczej gościa zabić i strzelam w tym samym momencie, to mi w ogóle nie siada, nie? O kurde. No nic, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subika. No i co, no i wbijajcie Tor do Roya, bo jutro pojawi się jakiś materiał, jeszcze nie wiemy co, zaraz coś wykombinujemy. Także dzięki bardzo za oglądanie. Bardzo dziękuję Lechu, świetny pomysł, dzięki bardzo. Materiał, a was pragnę bardzo serdecznie zaprosić do zapoznania się z naprawdę szaloną relacją z paintballu z Royem dzisiaj. No, także trzymajcie się, cześć, dzięki Royo i do następnego. Hej, dzięki, Marka. Cześć, cześć, hej.